Dzień dobry. Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Temat na dziś to uzdrawianie archetypów anime i animusa. To są podstawowe archetypy, które mamy w sobie zakodowane. To są podstawowe konstrukty teoretyczne, które mamy w sobie, w nieświadomości. Obok ego, która jest istotą spajającą wszystkie archetypy, a więc wszystkie elementy naszej tożsamości. Obok persony, a więc tego, kim chcemy być i co chcemy innym pokazywać. Animus i anima są dwoma najważniejszymi, najbardziej podstawowymi, najbardziej określającymi to, kim jesteśmy i czego od życia chcemy. Animus to jest pierwiastek męski, anima pierwiastek żeński. Wszyscy mamy to w sobie, tak? To są w pewnym sensie określenia umowne, ale nie do końca umowne. Mamy te reprezentacje w sobie i szukamy tych reprezentacji na zewnątrz. Co to oznacza? To oznacza, że z jednej strony pod to, co jest żeńskie, podkładamy znaczenia i to są cechy w naszym charakterze. Na przykład ognisko domowe to jest kobiece. Opieka w sensie takiej troski ciepłej to jest kobiece. A opieka w sensie męskim to jest to, co się robi na zewnątrz. Zapewnienie bezpieczeństwa, dostarczanie mamuta. Pod te znaczenia podkładamy to, co znamy z domu rodzinnego. A więc pod domowe ognisko podkładamy atmosferę, którą robiła nasza matka. Pod męską opiekę podkładamy to, co robił nasz ojciec, a więc to, jak zarabiał pieniądze, a więc to, jak reagował na bezpieczeństwo, na niebezpieczeństwo, jak chronił przed niebezpieczeństwem swoją rodzinę i czy w ogóle to robił, czy narażał. Jeśli matka tworzyła w domu atmosferę wiecznego napięcia, to my, kiedy myślimy o sobie jako o osobach troszczących się, opiekujących kimś, wyobrażamy to sobie w ten sposób. Dla przykładu. Miłość mojej mamy to było zapewnianie przede wszystkim takiej opieki fizycznej. Jedzenie, leki, my wszystko miałyśmy, wszystko czego potrzebowałyśmy, miałyśmy. Brakowało ciepła, brakowało wyluzowania, poczucia humoru, brakowało miłej atmosfery. I ja się zorientowałam kilka lat temu, jak ma moja anima. Zorientowałam się w ten sposób, że ktoś mi powiedział, że moje zwierzęta nie są cały czas głodne, tylko po prostu próbują być pogłaskane. Kiedy ode mnie zwierzak czegoś chciał, to ja myślałam, że chcę jeść. I dawałam jeść. I jeść, i jeść, i jeść. Ja nie głaskałam zwierząt, nie przytulałam. Bardzo mnie to denerwowało, przeszkadzało mi. Do dzisiaj nie jestem jakąś szczególnie wybitną głaskaczką do zwierząt, no ale coś tam się już udaje. Mój ojciec natomiast był bardzo brawurowy. Mój ojciec lubił wielkie akcje, to był po prostu Chuck Norris. Wóz albo przewóz, takie na adrenalinie. Więc ja też sobie wyobrażałam, że osiąganie czegoś oraz bezpieczeństwo to są wielkie zrywy z ambicją, z agresją, z takim po prostu daniem do pieca i wyczerpaniem się. Tak więc konstrukt mojego ja
miał wiele bardzo niezdrowych treści podłożonych pod zdrowe emocje. A więc pod miłość, którą czuję do kotów, było podłożone dawanie żrycia. To jest za mało na miłość. Ale ja myślałam. Nie, nie myślałam. Nie myślałam. Właśnie to jest ważne, że nie myślałam. Myślałam, że one dostają miłość takiej, jak potrzebują i takiej, jak ja ją widzę. A dopiero porządne przyjrzenie się, taki wideotrening niemalże, powiedział, że one dostają tylko żreć. Więc dla mojego własnego funkcjonowania było to niedobre. W sensie dla funkcjonowania mojego domu, tak? Moje koty były nieszczęśliwe, wiecznie stęsknione. Anima i animusa oczywiście przenosi się też na związki. To jak widzisz jedno, jest kompatybilne z tym, jak widzisz drugie, i wiążesz się z partnerami, którzy odpowiadają temu schematowi. I w procesie pracy nad sobą, rozwoju, terapii, uzdrawiania, jednym z najważniejszych elementów jest uzdrowienie wzorców anime i animusa. Dostałam świetne pytanie. Jak to się robi? Bo powiedzieć tak, musisz to uzdrowić, to jest no, pusty bonmot. Uzdrawia się to w parze. Nie w parze z kimś, tylko w parze tutaj. Najpierw trzeba się dogrzebać do przekonań, które masz. Jak w każdym procesie uzdrawiania czegokolwiek w głowie, musisz się dogrzebać do szkodliwych skryptów. Nie jest łatwo, bo one są głęboko i dobrze schowane, bo one wydają ci się taką prawdą o świecie, że wydają się zupełnie oczywiste. I był ostatnio świetny motyw, po którym mogłam zobaczyć anime i animusa kilku mężczyzn w moim otoczeniu i swoich. Dałam grafikę, którą teraz tutaj wstawiam. Grafikę Alfreda Kubina, która wywołała niezłą dyskusję, a każdy widział ją inaczej. I tu mogłam się już dogrzebać do anime animusa niektórych mężczyzn, z którymi rozmawiałam. Do swoich jeszcze nie. Dlatego, że ja na tym poziomie miałam to już sprzątnięte. Mi ktoś musiał grzebnąć o wiele głębiej. W każdym razie, to jak widzisz, to co jest na tej grafice, a więc, to czy mężczyzna tutaj jest napastliwy, czy nie napastliwy, czy jest biedny, czy jest obleśny, czy ta kobieta jest biedna, czy przesadza, czy histeryzuje, czy on ją atakuje, czy on jej nie atakuje, a ona się zachowuje jak atakowana. To wszystko są niesamowicie ważne rzeczy, które odpowiadają na pytanie, jak widzisz kobietę i mężczyznę. Od tego można zacząć. Od tego można wyjść. Kogo widzisz jako ofiarę w relacjach damsko-męskich? Tak naprawdę to archetyp ofiary, szczególnie w naszej kulturze kultu ofiar, jest znakomitym punktem wyjścia do określenia swojej wizji relacji w ogóle, dlatego że większość relacji postrzegamy jako relację ofiar i katów. Taką mamy kulturę. Więc taka jest nasza zbiorowa nieświadomość. Myśląc o swojej animie i animusie, możesz sobie odpowiedzieć na pytanie, kto w relacjach damsko-męskich jest ofiarą i dlaczego? I odwrócić, i w takim ujęciu, że kiedy to odwrócisz, to już nie widzisz ofiary po drugiej stronie.
Co mam na myśli? Mam na myśli to, że kiedy mężczyzna robi coś kobiecie, to jest świństwo, a kiedy kobieta mu coś takiego robi, to jest to sprawiedliwość. Jeśli widzisz coś takiego, to tutaj już masz złapaną pierwszą nierównowagę, pierwszy bajzel między twoimi animą i animusem. I teraz sobie odpowiedz, dlaczego postrzegasz ją jako ofiarę i jakie cechy animusa sprawiają, że ona jest tą ofiarą. Powiedzmy, mój animus to był na podstawie mojego taty, oczywiście, niesłowny, nieodpowiedzialny, brawurowy cymbał. Powiedziałam już, jak to wpływało na moje funkcjonowanie. Wydawało mi się, że żeby robić rzeczy ważne, odpowiedzialne, zapewniające jakieś bezpieczeństwo, poszerzające terytorium, to muszę robić rzeczy jak nieodpowiedzialny i brawurowy cymbał, tak? No i też z takimi mężczyznami się wiązałam. Z facetami niepanującymi nad emocjami, facetami romantycznymi w najgorszym sensie tego słowa. Takimi, którzy rzucą wszystko od tak, pojawiają się w twoim życiu jak Filip z konopi, przewracają je do góry nogami i jak to nieodpowiedzialne cymbały muszą zostać wyrzucani z tego życia. Okej. Jaka jest anima, która jest partnerką nieodpowiedzialnego cymbała? To jest oczywiście kobieta nadkontrolująca. Ja wszystko wiem, jak załatwić. Ja wszystko wiem, jak naprawić. Ja wiem, co trzeba robić. Ja się niczego nie boję. Ja wszędzie pójdę. Ja mam siłę. Wstawaj. Ja ci powiem, jak to zrobić. Będę twoim szefem. Ja nawet byłam szefową dwóch swoich kolesi. Kim jest taka kobieta? Kobieta, która tego nieodpowiedzialnego cymbała brawurowego kastruje, bo ty nie jesteś mężczyzną, nie potrafisz ogarnąć. Ja to muszę ogarnąć. To z jednej strony, a z drugiej ona ma pretensje o to, że na tym nieodpowiedzialnym cymbale nie można polegać. Nie widzi go jako męskiego i go po prostu zaczyna nienawidzić. A co robi kobieta, która nienawidzi faceta? To jest archetyp Lilith. Kobieta tak niezadowolona z relacji, że zdolna puścić się z samym diabłem, żeby tylko się zemścić. A więc kobieta, której nie można ufać, tylko no taka, przy której się rozglądasz, czy ci rogów nie dorobi, albo innego świństwa ci nie sprawi. Jaki więc musi być mężczyzna przy takiej kobiecie? Również nadkontrolujący. Obsesyjnie pilnujące. Gościu z syndromem Otella. Dlaczego ta kobieta tak bardzo tego nieodpowiedzialnego cymbała pilnuje? Dlatego, że on jako nieodpowiedzialny cymbał nie jest w stanie zapewnić jej poczucia bezpieczeństwa, więc ona czuje się stale zagrożona. Ale dlaczego ona się wiąże z nieodpowiedzialnym cymbałem? I boi się, że on o nią nie zadba, dlatego że ona sama nie potrafi o siebie zadbać i szuka opiekuna. I ma pretensje, że on nie jest dobrym opiekunem. Mamy tutaj cały bajzel zależności. Jedno i drugie mają porąbane w głowach. Jedno i drugie masz porąbane w głowie. Jak zacząć uzdrawiać to wszystko? Mi pomogła Helena.
interpretując bardzo taki mocny, charakterystyczny mój sen, interpretacja sztuki mi nie pomagała, bo tak jak mówię, ja wymiatam jakieś z głębszych lochów śmieci. Jak mi pomogła? Pytaniami, a z czym ci się to kojarzy? A z kim ci się to kojarzy? A komu nie możesz wybaczyć takiej właśnie rzeczy? I to jest kolejny charakterystyczny punkt. Komu nie możesz wybaczyć? Jeśli komuś nie możesz wybaczyć, to sobie też nie możesz tego wybaczyć. Czyli jest to jakaś treść wyparta. Przystojny, wysoki brunet z tatuażem. W dodatku świetny ojciec. No i dywanik handmade za 300. Też niezły. Handmade Dagi kupisz u nas, ale jej męża nie. Zwróciła mi na nią uwagę Helena. Nie bardzo miałam ją dostrzec. Ale jeśli sam się ze swoją głową nie porozumiesz i jeśli przyjaciel ci nie jest w stanie pomóc, to jest jeszcze brutalniejsza szkoła życia, bo może ci płeć przeciwna. Mi płeć przeciwna odpaliła dokładnie to, czego nie mogę innym wybaczyć, czego nie toleruję. I był bardzo trudny moment, w którym musiałam się zdecydować, czy zrobię tak jak zawsze w życiu, czy tym razem spróbuję nie zrobić tak, jak zawsze to robiłam. I to jest podstawowy w ogóle krok do uzdrowienia czegokolwiek. Spróbuj chociaż raz postąpić inaczej. I wtedy zaczynasz odwracać proces. Zrobię inaczej, chociaż wszystko mi w środku podpowiada, że powinnam zrobić tak jak zwykle, tylko że to, co ja robiłam tak jak zwykle, to jest historia chyba z 10 związków, z których jeden był bardziej porąbany od drugiego. Więc nie chcę już tamtej animy i nie chcę tamtego animusa. Okej. Jeśli postanowię więc jako anima zareagować inaczej pierwszy raz w życiu i nieważne, że mi to w ogóle nie wychodzi, po prostu powstrzymaj się przed destrukcją. Tylko tyle. Powstrzymaj się przed odruchem, przed tym, co jest najprostsze. Nie działaj nawykowo. Usiądź na dupie na chwilę i poczekaj. Emocje będą ci mówiły, nie, nie czekaj. Właśnie rób, tak jak kiedyś. Ała. Jeśli emocje ci krzyczą rób, tak jak zawsze, to tym bardziej usiądź na dupie i czekaj. No i ja postanowiłam poczekać. Na dowód tego, że naprawdę jest to proces uzdrowienia anime i animusa, to najbardziej pomógł mi poczekać mój toksu, który jest ostatnio moim bliskim i ważnym rozmówcą. I tłumaczy mi, otwiera mi oczy na rzeczy, o których oboje nie mieliśmy pojęcia, gdy byliśmy w związku. No więc toksu trochę mnie usadził na dupie z moimi reakcjami. I musiałam sobie odpowiedzieć na pytanie, nie musiałam, ale mogłam, w końcu mogłam, siedząc na tej dupie, nie robiąc rzeczy takich jak zwykle. Kim jest ta anima, która siedzi na tej dupie i nie robi rzeczy destrukcyjnych? Jaka ona jest? Co ona, nie robiąc tych rzeczy destrukcyjnych, daje temu animusowi? Daje mu na przykład wyrozumiałość, cierpliwość, zaufanie? Jeśli ona daje mu zaufanie, to kim on jest? Czy jest on tym bezmyślnym, impulsywnym cymbałem, którym był wcześniej? Nie. Nie, ponieważ bezmyślnemu, impulsywnemu cymbałowi
nie dajesz zaufania, szacunku i wyrozumiałości, tak? A więc i on się zmienia, przestaje być tym cymbałem nieodpowiedzialnym. Okej. Jeśli on nie jest już w twojej głowie nieodpowiedzialnym cymbałem, który działa impulsywnie, to kim on jest dla tej animy? Kimś godnym szacunku i kimś szanującym? Zmiana. Zmiana wizji kobiety i mężczyzny. Całkowita. Jeśli on jest kimś, kto jest godny zaufania i jest przyjacielem, to anima staje się przyjaciółką i kimś, kto nie chce już ranić. Jeśli ona nie chce ranić, to on też nie chce ranić. I tak to idzie. Dogrzeb się po prostu do jakiegoś głupiego przekonania, do jakiegoś przekonania w stylu wszystkie kobiety to kurwy. Do jakiegoś przekonania, że miłość musi boleć, że mężczyźni są nieodpowiedzialni, że mężczyźni wykorzystują kobiety, że kobiety wykorzystują mężczyzn, że kobietom chodzi tylko o pieniądze, że facetom chodzi tylko o seks. Ja z domu wyniosłam przekonanie, jest to przekonanie całej mojej rodziny, że związek równa się rozczarowanie. Tak po prostu musi być. Kobiety w mojej rodzinie... O matko, właśnie sobie to uświadomiłam. Kobiety w mojej rodzinie kochają innego mężczyznę niż ich mąż. Mają swoje wielkie miłości, które są z innymi kobietami. A mężczyźni w mojej rodzinie są zapchaj dziurami, które dowiadują się o tym troszeczkę za późno, ale nigdy wprost. Mężczyźni w mojej rodzinie, jest ich niewielu w ogóle, szybko z tej radości zdobycia takiej laski zaczynają znajdować się w sytuacji, w której ona bardzo niedokładnie ukrywa swoją miłość do innego faceta. Kim jest więc mężczyzna w mojej rodzinie? To jest wkurwiony koleś. To jest wściekły koleś, który orientuje się, że jest traktowany instrumentalnie i jest opcją numer dwa. Kimś mało pożądanym. Mało kochanym. I kimś, kto wyleci przy pierwszej okazji. Więc jak oni traktują te kobiety? Ze sporą dozą nienawiści, oczywiście. A więc jaką ja miałam animę? Animę, która zawsze odejdzie. Choć w mojej rodzinie nie ma rozwodów, ale ja jestem czarną owcą, przełamuję schemat rodzinny. Więc ja musiałam zrobić inaczej. Taka jest moja natura. Odeszłam od wszystkich facetów, z którymi byłam. Bardzo wielu. I co było moim przekonaniem? Że kobieta, która nie chcę sobie zmarnować życia. Kobieta, która się szanuje, to jest kobieta, która bierze. I jak on się przestaje podobać, to wyrzuca. Tylko wchodziłam w związki, w których od początku wiedziałam, że to nie jest związek na stałe. Ja cię wymienię. I ponieważ moja natura to nie jest natura
takiej zdziry, o jakiej przed chwilą powiedziałam, to ja oczywiście zaczynałam kochać każdego z tych facetów, z którymi byłam i wcale nie chciałam się z nimi rozstawać. Ale całe wszystko było takie, że te rozstania po prostu musiały mieć miejsce, tak? Z żadnym z nich, z tych, z którymi byłam, nie chciałabym być. Już nie, absolutnie. Żadnego rozstania nie żałuję. I żadnego z tych związków nie żałuję też. Rzecz w tym, że cała dynamika tych relacji była taka, że nie było w ogóle szans, żebyśmy się nie rozstawali, bo te związki były przekreślone już na samym początku. Zresztą ja miałam tendencję do opłakiwania swoich związków na samym początku. Szukałam nawet pomocy psychologicznej z tej okazji, ale nie udało mi się jej znaleźć, gdy jeszcze mi zależało na tym, żeby z tym zrobić porządek. Kim więc byli moi mężczyźni? Facetami opętanymi tym, że są niewystarczające. Każdy z nich radził sobie z tym inaczej. Każdy sobie nie radził. Bo nie da się poradzić sobie z tym, że jest się niewystarczającym dla kogoś, kogo kochasz. Oczywiście, że ja się wiązałam z facetami, którzy wejdą w te role i którzy mają takie same, dla których kobieta to jest Lilith, to jest właśnie ta szmata, która ledwo co wzięła, a już wie, że wyrzuci. A więc mężczyźni, którzy wiedzieli, że zostaną przeterminowani, że się nie sprawdzą. Mężczyźni, których pchała do mnie samoocena narcysty. A więc brali laskę z wyższej półki niż ich zdaniem była ich. I dostawali absolutnej obsesji, żeby mi udowodnić, że są w stanie na mnie zasłużyć. I robili absolutnie chore rzeczy, żeby to zrobić, coraz bardziej desperackie. A im bardziej byli desperaccy, tym ja coraz bardziej wiedziałam, że są cymbałami, są do wyrzucenia. Próbowałam już raz kiedyś, znałam w życiu faceta, którego szanowałam tak bardzo, że został moim mężem. Kiedy zaczęłam opłakiwać na samym początku ten związek, chciałam zrobić coś z tym schematem, ale kompletnie nie wiedziałam co. Poszłam do psychologa i nie dostałam pomocy, ale też nie wiedziałam w ogóle, o czym mam mówić, jak to powiedzieć. Wiem też dzisiaj, że samo to, że kogoś szanujesz, to jest trochę za mało, żeby stworzyć związek, więc tak naprawdę decydowałam się na to od początku, że ten facet będzie na jakiś czas. I nie pytajcie mnie, dlaczego postanowiłam brać ślub, bo nie wiem, ale 23-letnia ja to naprawdę nie była rozsądna osoba. Ja nie wiem, czy ja wtedy wierzyłam w ogóle w istnienie czegoś takiego jak jutro. Chyba no future? Chyba tak. I wszystko było fajnie do ślubu, a w podróży poślubnej dostałam histerii. I nie odzywałam się do niego przez całą podróż. Dlaczego? Dlatego, że boleśnie i dotkliwie sobie uświadomiłam, że jestem coraz bardziej gotowa na wymianę już, a równocześnie nie byłam w stanie dźwignąć poczucia winy z powodu tego, co wiem, że się wydarzy.
I tak, wymieniłam go. Wymieniłam go na tego toksa, z powodu którego założyłam fundację. I który teraz jest moim pogotowiem psychologicznym. Życie jest dziwne i zaskakuje bardzo. W każdym razie ja już od dawna próbowałam przebudować anime i animusa na podstawie powieści, którą napisałam, którą piszę. Dużo mi się udało zauważyć, co jest do wymiany. Tej powieści aktualnie animus leży zaciukany przez anime w nieoznakowanym grobie. A że jest to człowiek, istota, która przeżywa własną śmierć, to wiadomo, że on w końcu wstanie jeszcze raz. Ta anima ma już serdecznie dość ciągłego zabijania go, a więc ciągłego rzucania go i wymieniania na następnego, prawda? Więc tym razem postanowiła nie robić nic, żeby go przywrócić, żeby go znaleźć albo żeby go wymienić. Tylko postanowiła pozwolić mu leżeć w tym grobie tyle, ile on potrzebuje, aż się pozbiera, aż scali się wewnętrznie. Więc aż ten archetyp się przebuduje. I to ostatnio się pojawiło na tym grobie jakieś ewidentne ślady ruchu, to ona już chciała, żeby on wstawał, po to, żeby znowu wejść do tango, znów go zaciukać i znów go wyrzucić i wymienić na kogoś następnego. I musiałam usiąść sama ze sobą i zapytać się, co ty kurwa robisz? Czy ty naprawdę chcesz powtórki z rozrywki? I w jaki sposób tym razem go zabijesz? To znaczy, czego ty jeszcze komuś nie zrobiłaś? W jaki ty jeszcze sposób kolesia jakiegoś nie spacyfikowałaś? I czy jesteś w stanie dźwignąć dysonans pomiędzy szanuję innych ludzi i kocham innych ludzi i kocham mężczyzn i ich szanuję, a spacyfikuję cię tak jak każdego? Jak modliszka? I nie. Nie tylko dlatego, że tą obecną reprezentację animusa w moim życiu chcę szanować. Nie szanuję odruchowo, tak jak mojego męża, tylko chcę szanować, a to jest deklaracja woli. I chcę siebie szanować, a to oznacza, że pewnych rzeczy zrobić nie mogę, czyli muszę przestawić coś w myśleniu. A więc muszę podjąć decyzję o nietraktowaniu instrumentalnie, nie bawieniu się kimś, braku mściwości, o nieprzypisywaniu cech cymbalstwa, niesłowności, temu animusowi, o niekontrolowaniu go. A przede wszystkim o niemyśleniu o człowieku jako o kimś z terminem ważności. I jeśli na to mnie nie stać, to nadal powinnam być w toksycznych związkach, w których dzieją się rzeczy porąbane, a one same kończą się źle. Ja byłam przekonana, że my z Robertem nie jesteśmy toksycznym związkiem.
Ale myśmy próbowali oboje starej metody, mając nadzieję, że tym razem ona zadziała inaczej. Jego animą była Lilith i moją animą. W ogromnej mierze też była Lilith. Nie wiedziałam o tym, że jest, bo to było bardzo, bardzo już skryte. Kiedyś to było dostępne. Jak ktoś z tych najbliżej pracujących ze mną chce się na priv dowiedzieć, co ja byłam w stanie odwalić człowiekowi, to zapraszam, odpowiem. Moim archetypem takim na pierwszym planie był Kai. Koleś, z którym się nie da dogadać po prostu. Który nie ma dostępu do własnych uczuć. Z różnych powodów. Taka wizja animusa mi się stworzyła. Gdzieś po drodze z tego cymbała i tak dalej. I ma drugorzędne znaczenie to, jak do tego doszło. Pierwszorzędne znaczenie ma znalezienie pierwszego czegoś, czego możesz się chwycić, by to odrzucić. W animie lub w animusie, obojętne. Gdy zacznie się zmieniać anima, będzie się zmieniał animus. Bo i odwrotnie, gdy zacznie się zmieniać animus, zacznie się zmieniać anima, bo z tą nową, czy z tym nowym, ten stary już nie będzie kompatybilny, a animus i anima to jest jedność. Więc taki masz związek, takie masz relacje z płcią przeciwną, jakie masz archetypy. I takich ludzi przyciągasz do siebie. Nie stworzysz innego związku niż wzór, który masz w głowie. I dlatego wskakiwanie z jednego związku w drugi jest takie niedobre, bo nie zdążysz nic przemyśleć, bo emocje cię zaślepią. Dziękuję. 1% dla przemocni to dzięki Fundacji Fani Mani bardzo prosta sprawa. W PIT wpisujesz po prostu Fundacja Fani Mani, nie przemocni, Fani Mani. KRS Fani Mani to 0000 50 72 34. A jako cel szczegółowy wskazujesz przemocnie po numerze ID Fundacji Fani Mani, której przemocnie jest beneficjentem. I ten numer to jest 4280. Więc jeszcze raz. Organizacja Fani Mani, KRS, podany na tym obrazku. Znajdziesz go też na Facebooku. Cel szczegółowy 4280. Dziękuję.